W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie nowe postacie ze Skibidi Toilet w Minecraft. Widzowie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że dobijecie łapki w górę, ponieważ chciałbym wam pokazać jeszcze coś kozackiego ze Skibidi Toilet. Więc oglądajcie do samego końca, no i mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba. A w tych skrzynkach będą nowe postacie, które będziemy oczywiście sprawdzali. Zobaczymy, czy są to potężne moby, czy one jakoś inaczej wyglądają od poprzednich. Ocenimy, zobaczymy, a wy oglądajcie do samego końca. Dajcie znać, czy wam się odcinek podoba, no i czy chcielibyście zobaczyć więcej. Mamy tutaj Spidera, zobaczcie. Spider wygląda dosyć ciekawie i on potrafi chodzić po ścianach. To jest jego zaleta. Zobaczcie, jaki on jest ogromny. Jest to zupdate'owana wersja, więc jest tutaj dużo nowych rzeczy, więc chciałbym oczywiście je wszystkie sprawdzić. Więc oglądajcie do końca i ocencie, który mob wam się najbardziej podoba. I one po prostu, patrzcie, ruszają ustami jakoś dziwacznie, tak o. Ma tutaj jakąś armatę normalnie u dołu. Dobrze, to spróbujmy go pokonać, może się udać. Niech, o nie, udało się, spoko. Mamy teraz glitch toilet, zobaczmy jak glitch wygląda. Wow, jak się trzęsie dziwacznie. O, słuchajcie, jak ja wezmę tylko difficulty easy, to w tym momencie on powinien mnie atakować, więc on jest zbyt mocny. O, widzicie to, patrzcie. Nie, patrzcie, zgliczował mi Minecrafta. O nie, jak ja teraz wyjdę stąd? O nie, spróbujmy uciec stąd. Nie daję rady, patrzcie, jak zgliczowało mi Minecraft. No w końcu udało mi się uciec od niego, więc całkiem okej, więc możemy przejść dalej, słuchajcie, bo tam był jakiś koszmar, po prostu tak zbagowało mnie, zgliczowało, tak jak właśnie ten Skibidi oczywiście tutaj był wskazany. Dobra, zobaczmy dalej, mamy Camo Toilet. Wow, ten to jest potężny, słuchajcie. Ten wygląda mega. Dobra, spróbujmy w niego uderzyć, czy coś się stanie? Nie, dobra. Holy Toilet. Wow! Słuchajcie, one mają nową muzykę jakby. Dobra. Może po prostu odejdźmy kawałek, żeby nie mieć tej jakichś dziwnych przygód z nimi. Dobra, odłóżmy sobie te, które tutaj już były sprawdzane. Zobaczymy teraz Hydra Toilet, zobaczcie. Hydra Toilet. Wow, ile on ma głów? On ma chyba z 10 głów normalnie. A nie, bo to podwójny jest. Dobra, to policzmy, ile on ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, ten to wygląda kozacko. Dobra, mamy dalej Buzaus Toilet. Wow. Ten to już jest wykokszony, słuchajcie. Patrzcie na niego, jak on się rusza. Jakie tu dziwne jakieś okulary ma czerwone. I plecak odrzutowy, w którym oczywiście lata. Dobra. Przejdziemy dalej, zobaczymy kolejne postacie. Ja sobie na razie to wszystko wyrzucę, ponieważ i tak na razie nie będę tutaj z nimi walczył, ale po prostu sprawdzimy dokładnie, czy coś się zmieniło. Triple Toilet, potrójny, wow. No, ten wygląda fajnie, tamten jakieś dziwne rogi ma na głowie. Dobra, Skibidi Toilet, a to jest standardowy, to jest zwykły, najprostszy Skibidi, więc chyba nic więcej tutaj z nim nie zrobimy. Dobra, lecimy dalej. Wow, słuchajcie, teraz się zacznie dziać, ponieważ mam infected big cameraman. Zobaczcie, cameraman. I zobaczcie, czy on do kogoś idzie? Czy on będzie chciał z kimś walczyć? Wow. Infected, czyli po prostu zepsuty chyba, tak mi się wydaje. Dobra, postawmy tutaj, zobaczymy, czy one będą walczyć między sobą, czy nie. Nie, chyba. Dobra, czy coś jeszcze oprócz tego? Triple był, Skibidi był. Infected, double buzzle. Wow, tego nie było. Ten jest dopiero jakby pierwszy raz go widzę. Wow, ten to wygląda mega. Powiem wam szczerze, że ten Buzaus Toilet Double, no on jest spoko. Nieźle. Słuchajcie, przechodzimy dalej, zobaczamy, musimy sprawdzić wszystkie skrzyneczki, które oczywiście są przed nami, bardzo ich sporo, a wy oczywiście dajcie znać, który wam się najbardziej podoba, który jest najciekawszy. Infected Cameraman. Dobra, Cameraman już był, ale tutaj mamy Cameraman, zwykły. Patrzcie, walczą między sobą. Wow, dobra. Okej. Cameraman, patrzcie, ile ich jest. Dobra, postawmy ich więcej, niech się tutaj tłuką. Patrzcie, ile ten większy się powstał. Wow, to może być ciekawa walka, widzowie. Oglądajcie do końca, a zrobimy potężną walkę między właśnie kameramanami, a właśnie Skibidi. Dobra, lecimy dalej niżej, sprawdzamy skrzynki. Bardzo ciekawe, kto może wygrać. Mamy Arm Toilet. Uuu, a czemu on, co, nie śpiewa? Halo, czemu ty nie masz ust?
No dobra, mamy tego. Oczywiście tutaj będzie pojedynek. Wow, ten to rozwalił go. Patrzcie, Big Cameraman Rocket to jest. Dobra, wow, 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 wow. Rocket to jest po prostu bez... Po prostu rozwala ich na hita, patrzcie. Nie, 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 to ja nawet go postawię, to... Stawiam to po prostu deada. No dobra, spróbujmy postawić. I co? I co? Nie, on po prostu ich rozwala na hita. Ten Rocket to jest zbyt OP. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, widzę, że tu jest skrzyneczka, więc lecimy dalej. Zobaczymy, co się dzieje dalej. Parasitic. Okej, to jest ten malutki. Z taką jakąś dziwnym językiem. Dziwnym, bardzo, bardzo, bardzo. No i na górze oczywiście musimy lecieć pod kolejne skrzynki, bo chcę je po prostu sprawdzić wszystkie dookoła, jakie tutaj są. Dobra, mamy DJ. Wow, DJ-a. Zobaczmy, jak będzie wyglądał DJ. Wow. No DJ to jest mocny, dobra. Nie wiem, odejdziemy od niego. DJ był ostry, okej. Polis, słuchajcie, policyjny jakiś. I postawmy mu tutaj Big Cameramana. Zobaczymy, kto wygra pojedynek. Tu już policja, kolejny leci policjant. Juuu. Ej, to policja nie ma szans z nim? Serio? Dobra, niech walczą. Dobra, tutaj już jakieś większe policyjne te dochletki się powstały, więc walka, walka, walka. I co? Nie wiem, kto wygra, czy kameraman, Big Cameraman, czy tamten. Nie, no tamten, a policjant, patrzcie, został na drzewie, się schował, więc chyba się boi ich. Do końca tego nie rozumiem, ale możemy oczywiście przejść dalej, żeby oczywiście sprawdzić kolejne. Mamy tutaj Upgraded Titan, słuchajcie, Titan Cameraman. Wow, to wygląda przekozacko. Słuchajcie, no nie powiecie, patrzcie. Wow, a co, on rozwala kameramenów? Co jest? Ty, patrz, jaki on ma w ogóle mod. On chyba rozwala wszystkich po prostu. Ej, to ten Titan to może być ciekawy. Patrzcie, tutaj ten pająk idzie. Ciekawe, czy on z nim zawalczy. Wow, strzelił w niego jakąś kosmiczną, jakąś kulą ognia, nie wiem. Co się dzieje? Ten Titan jest mega, dobra. G-Man, słuchajcie, postawmy G-Mana, zobaczmy, kto wygra. Czy ten kameraman? Czy G-Man? Wow, to jest potężna walka, patrzcie. Wow, 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 wow. Ten go po prostu razi, nawala. Skibidity lecą na niego, atakują. A nie wiem, co się dzieje z tym Titanem. Czy on wygra ten pojedynek? Słuchajcie, on nawet nie może podejść do niego. O, ma problem, słuchajcie, a postawmy drugiego Titana. Zobaczymy, co się stanie, jeśli będzie dwóch na jednego. Patrzcie, ten mu pomaga. Okej, czyli we dwójkę już mają większe szanse. Jakieś kule ognia lecą, które tam poleciały. Wow, to odbija. Ej, on jakby odbijał to. Dziwne. No dawaj, atakuj go. Nie wiem, czemu aż tak się przywiesił. No tamten to nie dostaje. Ten duży Titan Cameraman. Dobra, widzę, że tu jest niezły pojedynek. Ten leci, słuchajcie. Uhu, dostał, nawet nie przebiegł. G-Man to po prostu jest przekocur. Normalnie nie ma tutaj z nim szans. Dobra, później sprawdzimy więcej pojedynków. Chciałbym je oczywiście sprawdzić na sam koniec. Oczywiście jak będę miał wszystkie postacie już sprawdzone. Dobra, mamy Sunglasses. Okej, Sunglasses w okularkach. To go widziałem. Dropship. Wow, co jest? Patrzcie. Patrzcie, ile kameramenów. I to jest jakiś niezły drop taki, patrzcie. Bez szans. Dobra, słuchajcie, postawmy tutaj tych sunglassesowych, takich okularników, którzy oczywiście będą mogą walczyć. Ale tutaj mamy terrorist. Dobra, zobaczmy, jak terrorista wygląda. Wow. TNT postawił. Ty, ale on bez szans. Dobra, postawmy ich więcej. Zobaczmy, jakie będzie, czy będzie tutaj jakiś większy wybuch, czy to tylko TNT to jest tylko... atrapa. Atrapa chyba. Co jest? Ja myślałem, że tu będzie potężny wybuch teraz. Wow, 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 jakie dźwięki dziwne. Dobra, lecimy dalej. Bo zostało nam jeszcze parę skrzynek, no i na sam koniec mega pojedynek. Sprawdzimy, zobaczymy, kto wygra, czy są jakieś tu potężniejsze. Dobra, tutaj mamy teraz Plumber Cameraman. Uwaga, odpalamy 3, 2, 1, pyk. Co on trzyma w rączce? Przepychaczkę. Dobra, idzie tutaj, patrzcie. Przepychaczkę ma w rękach. Patrzcie, on będzie przepychał normalnie tych skibidi. Okej. Dobra, dalej mamy tu skrzynkę, która jest kamera Woman. Jeszcze nie widziałem kamera Woman. Zobaczmy, jak wygląda. Okej. Patrzcie, ona klepnęła normalnie kamera Woman. Jaki strzał. Patrzcie, ona ma taką jakąś spluwę nad głową, którą strzela i
Ej, to jest mocne. Dobra, sprawdzimy zaraz pojedynek. Zobaczymy, kto wygra. Widzowie, obstawiajcie, dajcie znać. Titan Cameraman. Słuchajcie, Titan Cameraman, który jest... Wow, wow, wow. Dobra, żadne skibidi toilety nie mają z nim szans. Czemu Cameraman ty? Cameraman atakuje. Nawet na hita poleciała. Dobra, widzowie, jak widzicie, mega pojedynek. Już się zbliża coraz bliżej. Profesor Toilet, dobra, zobaczmy profesora. Czy on będzie walczył z nim? Z tym dużym? Okej, okay. Postawił tych małych, kilka brzdęców latających. I co? Dobra, boom. O, na hita, nie miał kompletnie szans. Słuchajcie, nie miał kompletnie szans. A jeszcze mamy tutaj na sam koniec Spider Cameraman, okej, okay. Plumper, okej, okay, zobaczmy. Wow, co jest grane? Ten to po prostu jest przekozak. Blau, Bulldozer Toilet, okej, okay. I zobaczymy, kto wygra. Kto wygra? Czy ten kameraman Spider, czy kto? Wow, co jest? On po prostu rozwala na hita. Patrzcie, on po prostu rozwala jakby tak tą swoją mega wielką amunicją. Patrzcie, strzał poleciał, jakieś strzały takie bardzo kosmiczne, jakieś niebieskie. Dobra, atakuję teraz tego. Dobra, ja jestem ciekawy, czy on pokona G-Man. Gdzie jest G-Man? Słuchajcie, muszę G-Mana znaleźć. I to by było chyba... najciekawsze, dobra, G-Man, gdzie jest G-Man? Nie wiem, zgubiłem G-Mana? Jest G-Man, okej, dobra, nawet jest tu pod ręką, więc odpalamy i zobaczymy, kto wygra. Uwaga, pum, poszło. Wow, G-Man po prostu rozwalił go w trymiga. Dobra, teraz ty, przydałoby się Holy Toilet, zobaczymy, kto wygra. Holy Toilet, i co? Nie wiem, tamten w ogóle nawet się na niego nie patrzy. Dawaj, 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 musisz to sprawdzić, okej. Okay. Upgraded Titan, Cameraman Titan, Titan, Titan. Okej, okay, gdzie on jest? Nie wiem, gdzieś zgubiłem go. Jest, Cameraman Titan. Okej, okay, odpalamy i sprawdzamy, kto wygra. 3, 2, 1 i lecimy. Boom. O, dobra. Holy dostał bardzo szybko. Teraz jedynie co, to musi dojść do G-Mana. Zobaczymy, czy Titan wygra. Widzowie, obstawiajcie, to jest mega pojedynek, więc pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, oczywiście dzwoneczkiem i obstawiajcie, kto wygra. Czy Cameraman, czy ty G-Man? Patrzcie, dobra, ja biorę sobie Game Mode Creative, żeby podlecieć, sprawdzić ich walkę oczywiście wyżej. Patrzcie, co się dzieje. Tu teraz jest niesamowity pojedynek. Wow, ten wszedł jakby na niego. I co dalej? I jak ta walka się potoczy? Okej, okay, widzę, że tutaj naprawdę zawzięta akcja. Dobra, a pomożemy, słuchajcie, dodamy tutaj kilka G-Manów. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay. I teraz tylko Titan Cameraman. Raz, dwa, trzy. Dobra, i co jest? Ej, czemu one tak strzelają jakby dziwacznie? Bardzo, bardzo dziwacznie. Dobra, tu się teraz nawałka robi. Dobra, słuchajcie, spawnujemy wszystko, wszystko co tylko leci. Okej, okay, odpalamy. Musi tutaj być niezły pojedynek. Spider Cameraman. Dobra, Plumper Cameraman. Wow. Dobra, Terrorist. Dobra, Sunglasses Cameraman. G-Man trochę, Titan Cameraman. Wow, widzowie, teraz pojedynek to jest coś. Wow. Nie, to ja muszę to jakoś schować, słuchajcie. Dobra, tych już spawnowałem, teraz kolejnych spawnujemy, którzy są tutaj. Zobaczymy, czy jest to pojedynek, jakby ma sens. Co to przyleciało? Co tam się pojawiło? Wow, patrzcie, jakieś dziwne rzeczy tutaj się zrobiły. Co to jest? To jakieś z kosmosu normalnie rzeczy, ty. DJ, dobra, DJ-a postawiamy. Spawn Police, okej. Okay. Parasitic, ok, Cameraman, Profesor Toilet, Bulldozer, Big Cameraman. Ło, co jest? Patrzcie, co tam się wyrabia. Normalnie ataki jakieś dziwne. Tam walczą między sobą, dobra. To tych wywalamy, szybko, szybko, szybko. Musimy jeszcze sprawić, żeby te jeszcze zawalczyły wszystkie. Ok, i teraz to będzie coś. O, kameramany, patrzcie, zaatakowały normalnie. Dobra, Rocket Toilet się podłączył, więc sprawdzimy, czy jest szansa, żeby one przejęły inicjatywę i zaczęło tutaj jakoś to inaczej wyglądać. Wow, rokety, patrzcie.
Dobra, uczestniczymy w tym grubo, dobra, aby nikt mnie tu nie zdeptał. Infected Big Cameraman, Spider Toilet, okej. Glitch Toilet, dobra, Glitch to też zrobi tutaj roboty, patrzcie jak on zasuwa szybciutko. Wow, dobra, wyrzucam to wszystko i sprawdzamy jeszcze ostatnie te trzy. Dobra, okej, i lecimy tu, ty nawet jakichś dziwnych lagów nie mam zbytnio. Dobra, Combo Toilet, Camo Toilet, dobra, i Bulldozer. Oh yeah, dobra, mamy to. Widzowie, zobaczmy kto wygra. Widzę, że G-meny nieźle tam walczą, ale tutaj jest jakaś kompletna nawałka. Titany normalnie tutaj aż podskakują, patrzcie tymi młotami. Widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, chyba kamerameny dzisiaj wygrały, chyba żeby postawić więcej tych G-menów. Okej, spróbujemy postawić, może się udać. Dobra, jest G-men. O, postawmy ich więcej. A wy możecie zasubskrybować kanał oczywiście dzwoneczkiem, żeby nie uminął was żaden film. I ten odcinek się właśnie kończy, jak widzicie. Skibidi toilety tutaj, wow, to jest coś. Widzowie, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco, pa pa.